Wieczór. Szanowni Państwo, nie będę Państwa przekonywać, jak ważne w naszym życiu są rośliny. Mam nadzieję, że do tego wniosku dojdą Państwo sami. Wystarczy, że wspomnę o tym, że to rośliny produkują tlen, którym my oddychamy, że dostarczają nam pożywienie oraz są źródłem wielu leków wykorzystywanych szeroko w medycynie. W ostatnich latach odnotowujemy wielkie zainteresowanie wykorzystaniem roślin również w produkcji energii. Jednak obecnie wysiłki skupiają się właściwie głównie na tym, żeby tę energię odzyskiwać z biopaliw. Pozyskiwanie energii z biopaliw wiąże się z emisją w procesie spalania, z emisją do atmosfery toksycznych związków, na przykład węglowodorów aromatycznych i innych takich. Zatem czy jest jakaś możliwość, żeby z rośliny uzyskać taką czystą, ekologiczną, zieloną energię, taki czysty, zielony prąd elektryczny? Zapytają mnie Państwo, prąd elektryczny w roślinie to nie może być możliwe, to nie jest możliwe. Więc skąd ten prąd elektryczny w roślinie się bierze? Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, że światło pada na liść. W tym liściu dociera do komórki, a w tej komórce dociera do chloroplastu. W tym chloroplaście robi niesamowite zamieszanie. W wyniku tego zamieszania rozpada się cząsteczka wody i z tej cząsteczki wody uwalniany jest tlen, którym my możemy oddychać. Oprócz tego tlenu uwalniany jest coś jeszcze. Jest to elektron. I ten elektron w tym chloroplaście jest przekazywany z jednej struktury do drugiej struktury, tak łańcuchowo, w bardzo uporządkowany sposób. Czy uporządkowany przepływ ładunku elektrycznego brzmi Państwu znajomo? Mam nadzieję, że tak, bo jest to nic innego jak definicja prądu elektrycznego. Prąd elektryczny w tej naszej roślinie jest o tyle fajny, że możemy bardzo łatwo nim sterować. Wystarczy zwiększyć natężenie światła, żeby tych elektronów produkowanych było więcej i żeby one nam szybciutko przez ten chloroplast przebiegały. No dobrze, skoro mamy ten prąd elektryczny, to jak go teraz wyciągnąć z tej naszej rośliny? Wydawałoby się, że to nic trudnego. Jak prąd, no to musimy mieć coś, co nam ten prąd będzie przewodzić. Na przykład kawałek drutu, który wbijemy w tą naszą roślinkę, połączymy kabelkami i wyprowadzimy na zewnątrz. Jednak w tym przypadku jest to niezbyt dobre podejście, gdyż taki drut jest duży i może uszkadzać nam i komórki, i chloroplasty, a to zdrowy chloroplast gwarantuje nam właściwy przepływ prądu. W naszym zespole w roli takich drutów odprowadzających elektrony chcemy użyć nanocząstki. Nanocząstki są to tak małe cząsteczki, zbudowane z kilkunastu, z kilkudziesięciu atomów danego pierwiastka. I żeby sobie wyobrazić, jak one są małe, to gdyby komórkę roślinną w naszej wyobraźni powiększyć do rozmiarów boiska piłkarskiego, to taka nanocząstka miałaby rozmiar piłki futbolowej. W naszym interdyscyplinarnym zespole we współpracy z fizykami i chemikami z Uniwersytetu Łódzkiego będziemy poszukiwać takich nanocząstek, które odbiorą ten ładunek elektryczny z tego chloroplastowego łańcucha transportu i później następnym etapem, bo to jest tylko połowa sukcesu. Trzeba jeszcze ten prąd zgromadzony na tych nanocząstkach wyprowadzić jakoś z naszej rośliny. I w tym celu skonstruujemy specjalną elektrodę, która będzie przezroczysta, tak żeby po przyłożeniu do liścia zapewnić dostęp
światła do naszych chloroplastów, a z drugiej strony będzie dzięki wykorzystaniu nanotechnologii będzie miała przygotowaną odpowiednio powierzchnię, która zapewni świetny kontakt tej elektrody z powierzchnią liścia oraz z nanocząstkami, które nam się zgromadzą w chloroplastach. Szanowni Państwo, zdaję sobie z tego sprawę, że w chwili obecnej brzmi to trochę jak science fiction, ale jestem przekonana, że z Państwa pomocą zrobimy z tego science. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Żeby łatwiej było podjąć decyzję, to oczywiście pytanie od kapituły. Wiem, że jest taki projekt związany z wykorzystaniem takich układów hybrydowych do właśnie układów fotosyntetycznych, robiony zresztą w fundacji w ramach projektu Welcome przez pana profesora Sebastiana Maćkowskiego. Czy pani, nie wiem, czy może kontaktowała się, korzystała, bo tam również te układy hybrydowe mają z kolei wykorzystywać elementy, nazwijmy to żywe, które by umożliwiały przeprowadzenie syntezy. Bo myślę, że to jest ciekawe, tym bardziej, że z tego co pamiętam, panie profesorze, Sebastian Maćkowski to już prowadzi od kilku lat, prawda, ten swój projekt. Zgadza się. Bardzo dobrze kojarzę profesora Maćkowskiego, nasz zespół również z nim współpracował. Jednak z takimi hybrydowymi układami jest taki problem, że zawsze są to struktury izolowane z organizmów żywych. Są to struktury białkowe, są to różne barwniki i niestety one są niestabilne, gdy znajdują się poza komórką. I faktycznie istnieją prace, opublikowane nawet w zeszłym roku, gdzie z takich izolowanych struktur, zizolowanych fotosystemów czy z innych struktur subkomórkowych, w połączeniu z nanomateriałami uzyskano prąd elektryczny. Jednak no, to trwa kilkanaście minut, może kilka godzin. A naszym celem jest skonstruowanie takiego systemu, żeby ten odbiór prądu elektrycznego był możliwy jak najdłużej. No bo jeśli nasz projekt się powiedzie, mam nadzieję, że tak będzie, no to będziemy w stanie odbierać ten prąd elektryczny tak długo, jak ta roślina będzie żyła. Bardzo proszę, kolejne pytania. Czy Państwo będziecie robić te badania nad jakimiś konkretnymi roślinami, czy to tylko na grupie komórek w laboratorium? Nie, chcemy do tego zaprząc różne rośliny. Na początku oczywiście będą to rośliny standardowo wykorzystywane w biologii, czyli rośliny modelowe, czyli roślina rzodkiewnika pospolitego, a także być może tytoń, który ma trochę większe liście i łatwiej będzie tą elektrodę tam przykładać. Nanocząstki, szczególnie te, które posiadają srebro, są dość toksyczne dla komórki, przynajmniej ludzkich, bo próbowano je używać jako wehikuły do prowadzenia leków. Jak to jest w przypadku roślin? Tego nie wiem. Otóż odpowiem, bo wykonywaliśmy już pierwsze testy, jak właśnie różne cząstki wpływają na nasze rośliny. I faktycznie już przy niewielkich, naprawdę minimalnych stężeniach nanocząstek srebra był zauważalny ogromny efekt, czyli nasze rośliny, które rosły na podłożach z nanocząstkami srebra, były dużo mniejsze niż rośliny kontrolne, więc automatycznie no, srebro nie może być wykorzystane w tego typu badaniach. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. Czy ma Pani pomysł na to, w jaki sposób skomercjalizować wyniki tych badań? Aż o to się prosi. To jest pytanie, które właściwie sobie zadaję każdego dnia, gdyż wydaje mi się, że te badania mają naprawdę duży potencjał, bo ciężko może nam sobie wyobrazić teraz, że każdy w swoim przydomowym ogródku będzie miał jakiś sad, do których poprzykleja się te elektrody i będziemy czerpać prąd, z którego będziemy korzystać. Może to jest zbyt daleko idąca wizja, ale myślę, że na przykład mógłby zostać wykorzystany do takich sensorów, bo na przykład w przypadku lasów monitoruje się stężenie różnych substancji czy stężenie dymu. Używa się do tego różnych czujników, które muszą być zasilane bateriami. Gdybyśmy byli w stanie odzyskać ten prąd z roślin, taki czujnik miałby właściwie samo zasilanie. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Magdaleno. Ja jeszcze tylko dodam, że obserwowałem Panią na próbach. Była Pani trochę zestresowana, ale rewelacyjna publiczność sprawiła, że zero stresu. Naprawdę gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.